Magda Gessler niezaprzeczalnie jest jedną z najbardziej popularnych gwiazd TVN. Restauratorka ma wiele znaków rozpoznawczych, tłuczenie talerzy, mocne wypowiedzi i burza blond loków. Od kiedy pojawiła się w telewizji jako prowadząca Kuchennych Rewolucji, widzowie mogli oglądać ją tylko w bujnych falach. Teraz gwiazda postanowiła zmienić fryzurę i wyprostować włosy. Magda Gessler zdobyła ogromną popularność dzięki stacji TVN. Kuchenne rewolucje szybko zyskały tysiące wiernych fanów. Nie tylko formuła programu, w której obnażane są błędy i niedociągnięcia w polskich restauracjach, ale przede wszystkim osobowość prowadzącej przyczyniła się do tak licznej oglądalności. Ostry język połączony z odważnym zachowaniem za każdym razem szokują i bawią widzów. Gwiazda jest znana także ze swojego oryginalnego stylu, mocny makijaż, kolorowe stroje oraz burza blond loków. Aż do teraz. Magda Gessler zmienia imidż? Nowa fryzura robi furorę. Czyżby Magda Gessler postanowiła zmienić swój niepowtarzalny styl? Restauratorka umieściła na swoim Instagramie zdjęcie, które zszokowało fanów. Widać na nim gwiazdę W. Prostych włosach. Restauratorka podpisała post: jak was nie kochać. Eksperyment spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem, a fotografia szybko obiegła internet. W każdej wersji pięknie. Proste czy kręcone zawsze bogini, napisała jedna z fanek. Powiem, że nawet w prostych włosach pani do twarzy, dodaje kolejna. Wygląda pani młodziej w tej fryzurze, komentuje internauta. Lepiej pani w prostych włosach. Ślicznie, zachwyca się internautka. Pięknie, pani Magdo, tak może zostać. Pasuje pani, chwali inna. Fani zdecydowanie są zachwyceni zmianą fryzury jurorki Masterchefa. Wiele osób uważa nawet, że w takiej odsłonie Magda Gessler wygląda lepiej. Pojawią się także głosy, że celebrytka wygląda o wiele młodziej. Jednak czy bez charakterystycznych fal restauratorka będzie czuła się tak samo pewna siebie? Proste włosy zastąpią loki na zawsze? Chociaż zmiana stylizacji spotkała się z dużym entuzjazmem fanów, raczej nie zobaczymy Magdy Gessler w nowej fryzurze podczas nowych edycji jej programów. Jak się okazuje, zdjęcie jest obrobione w programie graficznym. Fani postanowili sprawdzić, jak ich ulubiona gwiazda TVN będzie wyglądać w zupełnie innej odsłonie. Wygładzono także twarz kobiety. Sama Magda Gessler zdaje się być zachwycona efektem pracy internautów. No, wersja idealistyczna, niemimiczna. Ale padłam, jak ją zobaczyłam. Dziękuję moim fanom, skomentowała prowadząca Kuchenne Rewolucje.
Być może wkrótce najsłynniejsza polska restauratorka zdecyduje się pokazać w prostych włosach, tym razem prawdziwych, a nie przerobionych w programie. W końcu nie tylko internauci są zachwyceni efektem, ale ona sama wydaje się być pozytywnie zaskoczona.